Nidzica kwitnie. Jeśli przyjrzeć się zmianom, jakie zachodzą, kolejnym modernizacjom i inwestycjom miejskim, to rzeczywiście tak jest. Ale Nidzica kwitnie także w sposób bardziej dosłowny. Na nidzickim rynku stanęło 7 1,5-metrowych stojaków, na których zasadzono pelargonie, begonie i bratki. To spełnienie obietnicy włodarza, który postanowił posprzątać i upiększyć centrum miasta. To jest konsekwencja tego, co zapowiadałem. Miasto musi być czyste. Miasto musi być odpowiednio zazielenione, miasto musi być ukwiecone. Jesteśmy wjazdem na bramę wjazdową na Warmię i Mazury, wobec tego turyści, którzy przyjeżdżają, nie mogą postrzegać miasta jako szarego, brudnego, zaniedbanego. Zdobienie miasta kwiatami to pierwszy etap w planie upiększenia Nidzicy. Drugi etap to będzie nasadzanie drzew. Nasadzanie drzew tam, gdzie będzie to możliwe, ale takich drzew, które nie będą uciążliwe dla mieszkańców, nie w takich miejscach, gdzie będą zacieniać im okien, natomiast w takich miejscach, gdzie to jest możliwe, tak żeby postawić ławkę, żeby osoby starsze mogły sobie usiąść, czy młodzież, która chce poczytać książkę, też żeby miała miejsce na zewnątrz, a niekoniecznie przed komputerem. Blisko 1000 posadzonych kwiatów ma służyć poprawie estetyki miasta. Przedsiębiorstwo usługowe gospodarki komunalnej przeznaczyło na ten cel 10 000 złotych.